Przed nami czas imprez karnawałowych, a moda karnawałowa rządzi się swoimi prawami. Zapomnijcie o minimalizmie, bo w tym sezonie 2017 roku w karnawale będzie rządził przepych i bogactwo zarówno zdobień, tkanin, jak i kolorów. Aczkolwiek kolory będą po prostu złote i srebrne. Nie bójcie się takiego połączenia złotego ze srebrnym, bo to też jest absolutnie w trendach na ten sezon. Natomiast jeśli chodzi o tkaniny, to będą to tkaniny bardzo bogato zdobione, tak zwane żakardowe, tłoczone, trochę wyglądające jak tkaniny tapicerskie. Do tkanin złotych i srebrnych, a także do czarnych, minimalistycznych kreacji, gdyby któraś z nas jednak chciała pójść w minimalizm, idealnym dodatkiem są w kolorze starego złota metalizowane, bardzo błyszczące, ozdobione cekinami, ozdobione brokatem torebki i buty, które tak naprawdę mogą nam zrobić całą kreację. Nie przesadzałabym tu z makijażem, bo może być go ciężko zmyć. Wystarczy nam kreacja. Drugim takim wiodącym trendem po złocie i srebrze w tym sezonie jest gotyk. A gotyk rozumiany w ten sposób, że mamy koronki, bardzo takie mocne przejrzystości, rozcięcia, zwiewne tkaniny łączone ze skórą, czyli z mocną tkaniną, albo czarny total look. To wszystko mieści się w trendzie gotyk. Drugim trendem obowiązującym w tym sezonie będzie aksamit. I aksamit występuje w kolorach granatowym, bordowym albo takiej szmaragdowej zieleni. To są w ogóle kolory, które też będą w tym sezonie wiosenno-letnim najbliższym obowiązywały. Szczególnie bardzo mocno będzie trzymał się kolor zielony. Do aksamitnych sukienek czy aksamitnych spódnic oraz marynarek, które ubierzemy na karnawał, proponowałabym minimalistyczne dodatki już tym razem i najlepiej nie błyszczące, tylko matowe, bo wtedy będziemy wyglądać z o wiele większą klasą.